Właśnie zbieram się na spacer. Nagrałam TikToka jedzeniowego, znaczy jedzeniowego, testującego takie coś. To jest taki batonik. Byłam wczoraj w Lidlu i właśnie wpadł mi w ręce. Ja raczej nie jestem taka słodyczowa, ale no, zwrócił moją uwagę i zobaczyłam, że też tu nie ma wafelka, bo pozwoliłam sobie na gluten, co widać tutaj, tutaj, tu jeszcze mam bombę. Po prostu sama sobie robię krzywdę, a potem płaczę, bo to po prostu jest tak bolesne, że masakra, no ale mniejsza z tym. Wracając do przyjemności. Wiadomo, cukier też nie jest jakiś hiperzdrowy, zwłaszcza na jakieś zmiany i tak dalej. No, także nagrałam TikToka, już jadłam to, jest naprawdę 10 na 10, także przeżyjmy to wszyscy jeszcze raz. Od razu ASMR przy otwieraniu. Mamy w środku batonika, który jest podzielony na takie kawałki trochę jak Toblerone. W środku po prostu to mi przypomina chyba Kinder Bueno. Dzisiaj niby jest ciepło, ale nie wiem jak mam się ubrać. Założyłam taką koszulę grubszą, pod spód założyłam taką bluzkę plecioną, ona jest na ramionczka. Chciałam założyć tylko tą bluzkę bez tej kurtki, ale nie wiem. Chciałam też założyć do tego jeansową spódnicę, ale widzę, że teraz pani jedzie na rowerze w takiej grubszej bluzie i w czapce, więc nie wiem. Tak samo założyłam spodnie długie czarne i chciałam założyć klapki, ale to chyba nie jest dobry pomysł. Także nie wiem co założę. Pewnie konwersy i średnio mi zawsze jest dobrać buty do takiej przejściowej pogody. Uwielbiam chodzić w klapkach, do klapek mi wszystko pasuje, a nie lubię dobierać takich, wiecie, sportowych albo jakichś takich butów. Poszłabym w bodkach, ale jak na spacer to chyba tak średnio. No tak wyglądam. I to są te moje spodnie, które ostatnio obcinaliśmy. I wyglądają naprawdę zdecydowanie lepiej. Proszę nie zwracać uwagi na moje brudne buty, ale nie mogę ich domyć. Sznurówki są bielutkie, a czubki niestety. No i wyglądają tak. Jeszcze zastanawiam się, czy nie obciąć ich o tutaj z przodu, żeby były takie asymetryczne. Dajcie znać. Ale uważam, że wyglądają zdecydowanie lepiej niż wcześniej, jak były takie normalne. No i zobaczcie, jak mi się wyginają te buty. Nie wiem, czy to jest normalne. Rozmiar mam idealny, a one po prostu wyglądają jak łódeczki. Ja mi się to nie podoba, mega. No ale trzeba je dojechać. Zdjęłam włosy, bo nie lubię chodzić w rozpuszczonych, zwłaszcza jak wieje. Idę do samochodu zobaczyć, czy mam tam słuchawki, bo nie mogę ich znaleźć od dłuższego czasu. Mam nadzieję, że są, bo tak trochę lipa iść samemu bez... Dobra, znalazłam słuchawki. Zrobiłam sobie obiad o godzinie 17 i uwielbiam ten czosnek. To już wam mówiłam chyba na którymś vlogu. To jest czosnek w oleju. O Jezu. Do tego zrobiłam sobie kanapkę z oliwą, z twarożkiem. Ostatnio mam fazę na twarożek. Ze szpinakiem. Zrobiłam szybko szparagi. Jem i lecę spotkać się z tatą. No i może coś tam będziemy robić jeszcze, nie wiem, zobaczymy. Nie mam żadnych planów. Ten dzień się tak toczy wolnym torem. I byłam na tym spacerze, przeszłam taki, mamy zalew u nas dookoła.
włączyłam sobie medytację i w ogóle. Jeszcze mam problem z takim skupieniem się na sobie. Bardzo mnie rozpraszają ludzie, którzy się patrzą inaczej, jak jest się w obcym miejscu. A jednak w takim mieście jak nasze to dużo jest znajomych i w ogóle. A ja jednak jak idę, to chciałabym się skupić właśnie na sobie. Też chciałabym pojechać, nie wiem, do lasu czy coś, ale sama się boję, więc no wybieram takie miejsce. No coś tam próbowałam się wyciszyć i w ogóle, żeby spędzić czas ze sobą. Poniekąd się to udało, ale było naprawdę mnóstwo ludzi i było trochę chłodno. Ubrałam się tak w tą bluzkę i w tą kurtkę, co wam pokazywałam, ale jednak strasznie wiało. Dobrze, że nie założyłam klapek, bo miałam taką ochotę. No ale przeszłam dookoła, przesłuchałam kilka właśnie medytacji i siadam do jedzenia, bo jestem strasznie głodna. Właśnie wróciłam z zakupów, byłam jeszcze w spożywczym, spontanicznie i takie jaja. Oczywiście rozdobył mi się telefon. A ja nie mam karty, znaczy mam kartę, ale nie działa. I stałam chyba z 5 minut i liczyłam, ile mam gotówki w torebce porozrzucanej. Bo nie wiem, po prostu wyjęłam gotówkę. Miałam 30 zł, nabrałam do koszyka chyba ze 100 rzeczy, bo chciałam kupić rybę na grilla i w ogóle. No i oczywiście musiałam to wszystko odkładać i sobie wyliczyć wszystko, żeby mi starczyło. No i tam już odkładam właśnie tą rybę. I słyszę nagle, i pomyślałam dosłownie chwilę przed, że fajnie było, może ktoś znajomy by był, to bym pożyczył kasę czy coś. No i słyszę, hej! No i nagle tak się odwracam, patrzę, a to moi sąsiedzi. I zapłacili mi za zakupy. Zaraz muszę im puścić blika, ale po prostu tak się zestresowałam, tak nie lubię kogoś prosić o pieniądze. No także łosoś kupiony, nie umrzemy przez te kilka dni. Bo już mi się nie chciało żadnego mięsa z grilla, to mam jeszcze pierś, ale właśnie chciało mi się ryby, także dzisiaj też zrobię chyba jakąś rybę. No i jeszcze wracam się do sklepu, bo spanikowałam, już wyszłam stamtąd, chociaż ja z Biedronce nie lubię kupować warzyw. Idę jeszcze tutaj do naszego sklepu i będę robiła kolację, jeszcze nie wiem co. Muszę coś wymyślić do tej ryby, jakiś nie wiem, może makaron? Nie wiem, zaraz zobaczę. I też byłam w domu rodzinnym. Mam całą torbę ubrań. Trochę na wystawienie, na Vinted i trochę sobie zobaczę, czy coś jest dla mnie dobrego. Mam dużo rzeczy w ogóle w paski, jakieś spodnie, gdzie ja kupuję tyle tych spodni. A mam całą garderobę po prostu do przejrzenia i do wywalenia tych wszystkich ciuchów, bo jest armagedon. Dobra, właśnie sprawdziłam, że sklep zamykają za minutę. Dobrze, że sprawdziłam przed wyjściem, a nie jak już byłam w drodze. Także rozbieram się i będę robiła obiad coś z niczego, czyli co znajdę w lodówce. Na pewno coś znajdę, bo jakieś tam zapasy mamy. Motylek mam, wkładam motylek, otwieram śmietankę 30. Śmietanka 30, proszę. Nieważne z jakiej firmy. Wlewam śmietanę. Nic nowego się nie będzie działo, tak jak widzieliście chyba w ostatnim, bo było jeszcze w poprzednim vlogu masło. Tak się już przyzwyczaiłam, że robię cały czas. I chyba zrobię pół na pół, trochę czosnkowego, trochę zwykłego, bo jutro może zrobimy właśnie tego grilla. I tak wygląda zrobione masełko. Kuleczka, pakuję do lodówki i zostawiam. Thank you.
Thank you.